Cześć, z tej strony Krzysiek i Aska. Dzisiaj zaczynamy nasz vlog spod Muzeum Sazae-san, z jednego chyba z najbardziej znanych anime tutaj w Japonii. Jest to bardzo stare anime, które dotąd jest cały czas filmowane i robione w Japonii. Znajdujemy się przy muzeum w miejscowości Sakura Shimachi. I dzisiaj odbywa się festiwal latarni. Wszystko jest poświęcone właśnie Sazae-san. Tutaj znajduje się właśnie ten muzeum. Tutaj macie wóz strażacki. Ludzie wchodzą zobaczyć muzeum. Kosztuje to 300 jenów. Oczywiście w środku nie mogę nic nagrywać. Ze względu na to, że to jest muzeum. W Japonii tego się nie robi. Z drugiej strony macie drugi budynek właśnie poświęcony też Sazae-san. Tam w środku możecie kupić sobie jakieś rzeczy związane z tym anime. A my idziemy w tą stronę. Idziemy na Sazae-san Doro, czyli na ulicę Sazae-san. I zobaczycie naprawdę dużo rzeczy właśnie poświęconych anime. I tutaj właśnie mamy plakat zapraszający do muzeum z wystawami, gdzie są właśnie zrobione oryginalna manga, sceny z anime i tak dalej. I to jest plakat właśnie tego festiwalu, który dzisiaj zobaczymy. Idziemy przy ciebie. A więc w końcu, mimo wszystko, że dalej mają maski, ale te restrykcje związane z koroną się w końcu jak gdyby obniżyły i wszyscy możemy cieszyć się z tego festiwalu. Tam macie kolejną wóz strażacki. Patrzcie, jakie one są czyste. To jest właśnie super w Japonii, że cokolwiek by nie robili, wszystko jest czyste, nawet opony. One teraz są czyszczone. A w środku tak to wygląda. Jest Aska w odbiciu. Cześć Aska. Jedziemy dalej przed siebie. Już przed nami widzicie jedną z latarni, która jest owinięta plastikową folią, ponieważ zbliża się do nas tajfun i już dzisiaj wieczorem zacznie padać. Jutro przez całą niedzielę będzie lał, deszcz, będzie wiatr, to nagram osobno, a pokazać wam, jak wygląda tajfun. W tym roku ten tajfun przychodzi nad nami, więc cała Japonia jest pokryta tajfunem, który znajduje się teraz w Kyushu. A i tam mamy pierwszą latarnię, zrobioną z papieru, oczywiście one będą poświetlane w nocy. Ja nagrywam teraz ze względu na to, że mam dużo światła, dlatego też kamera będzie lepiej działać. Więc z tego zobaczmy, jak wygląda. Nandia sore. Ludzie sobie robią zdjęcia. Są demony. Oni. Tak wyglądają. Będzie to ładniejsze, jak będą poświetlone wieczorem. Tutaj mamy pierwsze sklepiki już, sprzedają japońskie bonsai, tapiokę. I po drodze zobaczymy, co znajdziemy. O, w końcu mamy śmietniki. Jest Sazae-san znowu. Dzieci ubrane są w hakamy, czyli wersję letnią kimono. Jedzą banany pokryte czekoladą. I wokół jest dość żywo. Jest dużo ludzi. I jak tylko zbliży się bliżej wieczora, to jeszcze więcej ich wyjdzie na zewnątrz. Będą pić, tańczyć, cieszyć się z tej pięknej soboty przed tajfunem. Więc tutaj jest robiona scena. Panowie zbliżają się z przygotowaniami. Ogólnie cały ten festiwal zaczął się o godzinie 3 po południu. Obecnie jest godzina 4:15. Ten festiwal jest dalej świeży, ale jak widzicie, już jest naprawdę dużo osób wokół. Idziemy do samej góry. I mieszkam niedaleko stąd i to jest pierwszy raz od 4 lat, kiedy ja widzę tutaj festiwal. Ogólnie festiwale były albo anulowane, albo były mniejsze, albo po prostu ja nie miałem czasu, żeby się zobaczyć. Ale dzisiaj w końcu po 4 latach mam okazję zobaczyć jeden z festiwali. Patrz, jaki fajny budynek, taki typowo japoński, wbudowany w dom mieszkalny. I tutaj się znajduje jakaś restauracja. Ciekawe. Macie znowu całą rodzinę Sazae-san pokazaną tutaj. Widzę, że są jacyś inni vlogerzy z Japonii wokół. Można pić alkohol. Podczas festiwalu, jak widzicie, chodzą z alkoholem. W Japonii można pić alkohol chodząc po ulicy. Więc to jest wszystko normalne. Sklepy wokół dalej są
otworzone i można pójść. Mamy francuską kawiarnię, są sprzedawane francuskie ciasta i tak dalej, oczywiście zrobione przez Japończyków. Tutaj mamy izakaje, sprzedają gyozę i takie typowe jedzenie z japońskich barów. Jest mój fryzjer, do którego ja zazwyczaj chodzę za 1100 jenów. Grand Park, więc jeżeli będziecie chcieli obciąć włosy, to Grand Park jest właśnie dobrym, tanim fryzjerem. O tej dzieci mogą grać w jakieś gry, coś wygrywają z tej strony. Dlatego jest taka duża kolejka. Ludzie w Tokio nie mają problemu ustosowania się w długiej kolejki i czekanie po 20-30 minut. Ja tego nie lubię robić. Nie mam cierpliwości. Zobaczmy, co to jest za latarnia z tej strony. Kingyo! A, złota rybka. Po japońsku złota rybka to Kingyo. Poza tym gdzieś tutaj wokół jest właśnie ta jedna z takich tradycyjnych japońskich gier w festiwalu, gdzie się łapie złotą rybkę na takim papierowym, jakby to nazwać, okręgiem, papierowym papierkiem, masz taką jak gdyby papierową łyżeczkę, tak to nazwijmy, i się łapie złotą rybkę. Już widziałem parę dzieci, które miały tą złotą rybkę. Zobaczymy się śródem rzeczy. A Aska powiedziała, że dzieci czekają na malowanie twarzy. Tutaj mamy japońskie bębny, więc będzie się odbywać muzyka. Będzie głośno, te panowie się zbierają, już mają swoje hakamy. Więc ktoś będzie ciągnął te bębny, a druga, dwie inne osoby będą po prostu grać, ale póki co piją piwo, aby się naładować energią. Ludzie sobie robią zdjęcia przy tych wspaniałych latarniach. Porobię zdjęcia, jak tylko się zrobi ciemniej i zobaczycie, jak wyglądają podświetlone. Oczywiście zdjęcia wstawię na Facebook, więc zapraszam Was na moją stronę na Facebooku i tam możecie się dograć. Tutaj macie studentów w koszulach z gitarami, ponieważ robią przedstawienie, gdzie możecie posłuchać troszkę muzyki osób z liceum i ze szkoły podstawowej lub gimnazjum, bo są różne przedstawienia. I teraz dochodzimy już prawie do samego końca tej drogi, ale festiwal dalej się ciągnie po prawej stronie, więc przejdziemy się całością tej drogi i zobaczymy, co będzie, ale to miejsce jest bardzo zagęszczone ludźmi i to jest coś bardzo normalnego w Japonii. Ja osobiście też się cieszę na widok festiwalu. Osashiburi, nie? A może później z Aską zjemy okonomiyaki, może yakisoba. Wcześniej mieliśmy takoyaki. Takoyaki, gdzie na kre? Taiyaki. O, taiyaki zjedliśmy. Jeszcze jakieś sodowe, które tam właśnie zrobią. Tam jest, odbywa się jakaś loteria, gdzie dzieciaki mogą wygrać jakieś nagrody. Ale kolejka jest bardzo długa. Więc póki co podziękuję za to. Obrócę się na chwilę za siebie, zobaczmy, jak to wygląda. Tyle ludzi wokół. To jest jeden z głównych festiwali wokół, więc nie ma nic innego w naszym regionie poza tym festiwalem tutaj. I nie jestem pewien, ale chyba w październiku odbędzie się festiwal fajerwerków, który normalnie się odbywa w lecie. Ale nie jesteśmy pewni, ponieważ też mogą powiedzieć, że się nie odbędzie. Aska, Hanabi do. Ciszy? A ciszy natta. Okej, więc nie odbędą się. Zostały wstrzymane ze względu na koronę. Ogólnie ta decyzja o wstrzymaniu tego festiwalu fajerwerek najprawdopodobniej została już podjęta paręnaście miesięcy temu. Dlatego też, mimo że wszystkie restrykcje się obniżyły, to się nie stanie. I mimo że niebawem już wszyscy obcokrajowcy mogą wlatywać do Japonii. Ale o, zobaczmy, jest jakieś przedstawienie, bo ludzie klapią dłonie. Zobaczmy, co się tutaj odbywa. Wszystko jest ładnie obramowane. Mamy żółtą taśmę na drodze. Zobaczmy, co tutaj się odbywa. Z tamtej strony jest autobus policyjny blokujący drogę, aby nikt nas nie przejeżdżał. I to zobaczmy. Yeah.
A więc grupa z lokalnej szkoły robi przedstawienie. Dla wszystkich pójdziemy w tą stronę, bo wcześniej widziałem przedstawienie z gitarą i ze śpiewaniem. Zobaczmy, co się będzie. Nad nami są głośniki, które właśnie wydają te typowe dźwięki dla festiwali japońskich. Jeżeli idą na prościznę, zamiast mieć prawdziwą orkiestrę, to łatwiej jest po prostu puścić wszystko z głośników. A tutaj mamy pani ubrane po... Jaki taniec? Hawaii, kana? Hula dance. A więc hula dance, więc pani będą, starsze panie będą pokazywać hula dance. I hula dance jest taką, jeden z takich hobby właśnie starszych panów, bo nie, chłopaki się nawalają mieczami. Dobra. Auci. Idziemy dalej przez siebie. Nani? A, dzyńcy. Więc tutaj mamy główną stację. Mamy tutaj też figurki Sazae-san. Miejscowość się nazywa Sakura Shinmachi. I zazwyczaj nie ma tutaj aż tylu ludzi wokół. Jest przyjemnie i dość tak normalnie. Nie ma takiego dużego zagęszczenia jak w Shibui. Potem mamy sklep z japońskimi słodyczami tradycyjnymi w Oishiso. Mamy croissanty. Nie wygląda to aż tak bardzo japońska, ale Oishiso. Pani właśnie wypełnia kremem. Wow, super. O, dzieciaki jedzą jabłka oraz truskawki pokryte gęsto cukrem. Wow, ora. Minasai ringo taberu. Tabetaku nai. Nie chcę jeść, nie dziękuję. Jakie mam tutaj kija, gyudon. O, znowu się coś zakończyło, podchodzimy. Zobaczymy, co będzie. Na koniec pokażę, się cały czas spytać, czy takie coś też w Polsce jest. Banany oblane czekoladą. I mają tą kolorową posypkę, kostium 300 jenów. To jest coś bardzo typowego, jeżeli chodzi o japońskie festiwale. Tak samo o te jabłka zalukrowane w cukrze. Ła, kolejka jest masakryczna. Patrzcie, mi by się nie chciało stać w tej kolejce, to na pewno nie. Zobaczymy. Jest dość sporo zagęszczenie samochodów i policji jest wokół. Więc nie wiem, czy mi się uda przejść teraz na drugą stronę, gdzie jest świątynia, ale tam już kiedyś byliśmy w jednym z vlogów. Więc pokażę wam ją troszeczkę z daleka, ale wiem, że z tej świątyni może pójdziemy do innej. Nie, ano, lecę no dzień dzień, nanka, ono moa ruka na... O, chciałem, co to mi masio? Ej, zobaczymy, może tam coś też jest. Aska mówi, że nie jest pewna, czy coś się odbywa. Ale ja stwierdziłem, że pójdziemy, zobaczymy. Jeżeli nie, to zobaczycie przynajmniej małą, lokalną świątynię. To ma coś bardzo podobnego z Kyoto, to zobaczycie. To jest główna świątynia dla Sakura Shinmachi. Bardzo pięknie wygląda, kiedy jest sezon na Hanami, czyli kwiaty wiśni kwitną, to po lewej i po prawej stronie tej świątyni pięknie kwitną kwiaty i ta świątynia nabiera takiego super uroku, ale później są takie kolejki do tej świątyni, że nie wyjdziecie. Bo się dosłownie zbiera pół Tokio, aby zobaczyć tę świątynię. W końcu mogę ściągnąć maskę. Tutaj jest mała, lokalna restauracja. Byliśmy w niej raz i mieli dobre jedzenie. Nie jest drogie. Szklanka wina za 350 jenów. I pondake, nie? No, fajnie. A co? Ja botery? Glass wine na 350. Okej, jednak jedna szklanka, tak jak dobrze przeczytałem. Masakra, bardzo tanio. Jo, kumboniku, numu. O, a jest chwyt reklamowy. Tylko w środę. Suyobi to mokuyobi? A, jest w piątek. W środę i w piątek tylko. Kto pije tyle wina?
w środku tygodnia. Ja niestety, znaczy niestety, pozwalam sobie na alkohol tylko i wyłącznie w piątek wieczorem. Ze względu na to, że ja pracuję z dziećmi większość czasu, nie chcę śmierdzieć alkoholem, dlatego też picie zostawiam tylko na piątek, abym w sobotę mógł się odtruć, w niedzielę, abym dobrze się czuł, abym mógł w poniedziałek pójść do pracy już całkowicie wyzdrowiały. Taki mam system. I temu systemowi bardzo Japończycy się dziwią, ponieważ większość Japończyków pije codziennie. Przynajmniej jedno piwo czy dwa. Ale ja tego za bardzo lubić nie robię, uważam to wtedy za mocną adykcję do alkoholu. Dlatego też staram się jak najbardziej ograniczać ten wpływ alkoholu na moje życie do raz w tygodniu tylko. Aska sama kiedyś, zanim mnie poznała, była samotną dziewczyną, to też piła prawie codziennie. Dopóki ja się jakoś nie dałem w jej życie i konsumpcja alkoholu bardzo spadła. W sumie Aska pije rzadziej niż ja, nie zawsze do mnie dołącza. Ale jak już pijemy razem, to pijemy. Tak? Tak. Okej. Więc powiedziałem wam, że ta świątynia, do której teraz zmierzamy, ma coś bardzo podobnego z Kyoto. I już to powinniście zobaczyć. Jest to jedna z tych właśnie bram życia. I to jest taka długa ścieżka, która prowadzi aż do tej świątyni. Więc dzisiaj nią przejdziemy na sam koniec, aby nadać więcej klimatu temu vlogowi. Zazwyczaj te latarnie wieczorem są podświetlone. A więc to nie ma. Na nim ona mi temu, Iko. Więc jak zawsze wypadało się uchylić przed wejściem na teren świątyni. Jest to taka dróżka. Te latarnie są wieczorem podświetlone, co nadaje fajnego uroku. A po lewej i po prawej stronie tej ścieżki widzicie zwykłe japońskie mieszkania, które są dość stare, jak widzicie. Ściany są popękane od trzęsień ziemi, troszeczkę brudne. Ale ma to swój urok. Ta pani żyje na bogato, bo ma ogródek. Chociaż my z Aską mamy dość dużo szczęścia, bo mieszkamy na parterze i też mamy swój mały, mini, prywatny ogródek, co jest dość fajne, bo mogę otworzyć okno i sobie wyjść na zewnątrz, nie wiem, wypić kawę. Jest super. Okej, kolejna brama. Uiii. Acian, omatsuri nani tabetai? Okej, okay. Aska nie jest głodna. Nic nie chce zjeść, bo okonomiyaki tabetai. Nakatta. Właśnie dziwne właśnie w tym festiwalu dzisiaj było to, że nie ma za dużo tych food stali, nie ma food trucków ani nic takiego. Zazwyczaj są okonomiyaki, takoyaki, yakisoba, sosedzi, inoshishi no niku. Inoshishi jest to mięso z dzika. Nai, a tam ani derujan. Wagyu. A co? Aska mówi, że... A co? Aska powiedziała, że... Bo ja widziałem parę razy już mięso z dzika na sprzedaż podczas festiwalu, a Aska mówi, że to jest coś bardzo rzadkiego. Ja mam inną opinię. Ale niestety podczas tego festiwalu nie ma za dużo jedzenia, ale okonomiyaki, takoyaki czy yakisoba, możecie po prostu pójść do jakiejkolwiek restauracji w Japonii i zazwyczaj je sprzedają. Albo są restauracje dedykowane tylko i wyłącznie tym daniom. I zazwyczaj są pełne ludzi. Ponieważ wszyscy lubią okonomiyaki, takoyaki i yakisoba. Ne, Aska, bo kono yakisoba do deshitaka. Oishikatta, sugoi, jūshita. Ochoko? Nande umatteru nda? Razem ochoko chyba. Zobaczymy, czy można wyciągnąć. Nandja sore, ochoko janai? Wygląda jak ochoko, czyli mały kubeczek do picia sake, ale chyba to nie jest. Aska sobie za bundenki des. Powiedziałam, aby zostawiła. A temu tam bundzia naj, chora kokoga naj. Więc nie wiemy, czy byłby ten kubeczek, ale stwierdziłem, że aby zostawiła. Chociaż dodałby do mojej kolekcji. Już mam 54 kubeczki do picia sake w mojej kolekcji. Uwe kiryj. To rośliny. Wszyscy mają podjazd do samochodu, ale tutaj są bramy, aby nie wpuszczać samochodów. Nanka doi mi, nanka kuruma no, ci siedzio ga rydem u kuruma ga hajerenaj. Dziwne.
dziwny system. Ale przynajmniej mogę sobie rower zostawić. Albo hulajnogę elektryczną. Też mam takie podjazdy. A Skawa się powiedziała, że tutaj albo wszyscy są bogaci, albo biedni. Ciężko powiedzieć. Bo jest dość spora taka różnica między budynkami i ich wykończeniami. O, tutaj mamy lekcję. Skrzypiec. No i dochodzimy do samej świątyni już. Po tym krótkim spacerku. W sumie długim jak zawsze. Na Nidzindzia deska. I na Nidzindzia, czyli świątynia poświęcona lisom japońskim. Kitsune, lis. Patrzcie, eggplant, ogrodzin. Sobie rosną tutaj taką. A, malutka świątynia. Mówicie, to jest miejsce do odbywania się jakichś ceremonii. Tutaj macie ryż, który sobie wisi i się suszy. Tutaj mamy pusty plac pełen ziemi. A to na nigary. A to mamy miejsce do mycia rąk. Zawsze woda kapie z buzi smoka. Idzie przez bambus. I no. Tutaj co mamy? Mamy małą świątynię poświęconą sowom. Kirejne. I z tej strony już mamy całą świątynię. Zawsze się ukłonimy ładnie. Pani się właśnie modli. Są dwa lisy. Można potem poznać. I z tej strony już mamy wyjście ze świątyni. Ten duży kamień jest zazwyczaj poświęcony ofiarom wojny. I tutaj też mamy przed wejściem dwa lisy. Tylko jeden jest już bez uszu. Ludzie przychodzą, a z tamtej strony jest po prostu już zwykłe miasto. A nic, tutaj chyba zakończymy z tym pięknym widokiem na tą świątynię. Dziękuję Wam jak zawsze za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Aska podziwia świątynię poświęconą sowom. Ja do niej dołączam, więc do zobaczenia podczas kolejnego vlogu po Japonii. Do zobaczenia. Cześć.